Bardziej tolerancyjne stanowisko zajął pan Zdzisław Dębicki. Nie ma nic przeciw moim wątpliwościom, rozciekawieniom i niepokojom, ale uważa, że niewłaściwym dla nich terenem jest przedmowa do dzieł poety. W przedmowie takiej pisze, powinien on stać raczej jak posąg z brązu. Po dawnemu. Ale po jakiemu dawnemu? Bo ja sam pamiętam już tych dawności kilka. I posąg z brązu, ale jaki? Bo też było ich już więcej. Znany jest prywatnie historykom literatury fakt, że Stanisław Tarnowski, będąc w Paryżu, zaklinał Władysława Mickiewicza, aby zniszczył wszystkie dokumenty działalności ojca z epoki Trybuny Ludów. Dla Tarnowskiego były to dokumenty hańby. Chodziło mu o to, aby Mickiewicz pozostał po dawnemu jako posąg z brązu. W imię tej samej zasady pan Adam Krzyżanowski protestował przeciw wygrzebywaniu zapomnianych pism poety. Ileż zresztą z pewnością naniszczono dokumentów w imię tej zasady. Znam list, w którym ktoś odmawia Władysławowi Mickiewiczowi powierzenia dokumentów, zarzucając mu ich fałszowanie. Przez pietyzm oczywiście. Ale co znaczy to pierwsze słowo? Pamiętam czas, gdy socjaliści w Krakowie składali u stóp pomnika pierwsze wieńce. Inni uważali to za bluźnierstwo. Wówczas właśnie żądano niszczenia dokumentów pozwalających pomówić Mickiewicza o socjalizm. Było to kalaniem posągu z brązu. Sądzę tedy, że każdy fabrykował sobie ten posąg z troszkę odmiennego brązu. I jeżeli nawet staniemy na stanowisku brązowniczym, możemy przyjąć, że od czasu do czasu posąg z brązu ulega przelaniu. Przypuśćmy, że obecnie jesteśmy w fazie takiego przelewania posągu. Ciekawe jest, że gdy tylu mniej lub więcej młodych zajęło stanowisko obrony tradycji, jakiej? Całkowicie po mojej stronie stanął sędziwy Czesław Jankowski. Głos jego jest tym bardziej dla mnie cenny, że wyszedł z samego serca drażliwego kultu Mickiewicza, z serca Litwy, z Wilna, z ust człowieka, który z pewnością nie mniej od innych kocha Mickiewicza po dawnemu. Otóż pisarz ten, który lekko dźwiga 7 z górą krzyżyków na bankach, zaznaczywszy z góry, że nie ma nad Boja Żeleńskiego większego wielbiciela Mickiewicza, osądziwszy łaskawie, że ta przedmowa jest to 30 kilka stronic najświetniejszych, jakie Boj napisał, mówi. Zaś panowie i panie, przyglądający się dziś owemu ciągnącemu ku narodowemu pomnikowi Mickiewicza pochodowi z busolami, sondami, nieoglądanymi dotąd nigdy narzędziami, proszeni są o nierozdzieranie szat i zachowywanie możliwie najheroiczniejszego spokoju. Żadna krzywda, dali Bóg, nie stanie się Mickiewiczowi, a wyładowanie krytyczno-analitycznej energii pokolenia poromantycznego, porozbiorowego nastąpić musi. Jest to jakby wiekuiste prawo natury, którego jeszcze nie potrafił złamać żaden z największych nawet nadludzi. Oto ideowa kwintesencja mistrzowskiego esai Boja Żeleńskiego o Mickiewiczu. Z solidnego jest dębu, z głębokiej znajomości mickiewiczowskiego dzieła i żywota, tylko mieni się tu i ówdzie opalowo, jakby był gdzieniegdzie dyskretnie i sugestywnie inkrustowany śmiałym, pełnym niespodzianek, a może kogo irytującym modernizmem. Tak, wyobrazić sobie możemy, będzie wyglądał może już względnie niebawem Mickiewicz w rozumieniu i kulcie powojennego naszego pokolenia. Nie przewartościowany, broń Boże, lecz przeciwnie,
przez śmiałą rewizję na nowo dziesiątki lat odrodzony. Niech mi czytelnicy darują, że pozwalam sobie przytoczyć tutaj te tak pochlebne i zaszczytne dla mnie słowa, ale przyznam się szczerze, że po kubłach obelg, fałszów i perfidii, jakimi mnie tu i ówdzie ochlapano, przyjemnie mi jest opłukać się trochę w tych uczciwych i przyjaznych słowach starego Litwina.